Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj kolejne SBC ligowe. Dzisiaj będzie liga japońska, tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku. Ale zanim to, chciałem wam pokazać tylko ile zarobiłem, a to jest naprawdę, nie wiem czy połowa tego. Jak widzicie mam 890 tysięcy. Jak robiłem SBC ligowy Bundesligi miałem około 720. Czyli na ten moment 170 tysięcy z kart brązowych i srebrnych z ligi japońskiej, które miałem w składzie. Wszystkie oczywiście kupowałem po 150 końców już chyba, nie wiem, 2 czy 3 miesiące temu. Miałem po prostu chyba każdego zawodnika, jaki jest w lidze japońskiej. Czy to z brązowych paczek, czy po prostu za 150 końców, czy z brązowej wymiany na po prostu srebrne paczki, srebrnych dwóch zawodników. Ale to niewymiennych, oczywiście to mam użytych bardzo, bardzo dużo w SBC, za których wam pokażę później. A teraz wam pokazuję tego zawodnika po 10 tysięcy, nie ma go na rynku zupełnie. Myślę, że jego widełki powiększą po prostu do jakichś 20-25, ale myślę, że na razie 10 tysięcy jest dobre, więc po prostu go sprzedałem. I pokażę wam po prostu każdego zawodnika, którego sprzedałem, po ile. Każdy był kupowany albo po 150 końców, albo po prostu z paczek, brązowych paczek. Za kilku zawodników jeszcze miałem złotych na liście transferowej, więc ich też pokazuję. Tylko z Bundesligi też sprzedałem, jak widzicie, chyba, nie wiem, około 10. I za chwilę jeszcze, tutaj jak widzicie, jeszcze chwilę kilku zawodników też sprzedaję jeszcze. I za chwilę wam jeszcze pokażę, ilu zawodników mi zostało jeszcze w klubie. Albo nie, zrobię to po... Jak pokażę wam wszystkich zawodników z... Jak skończymy SBC ligowe z ligi japońskiej. Pierwszy zespół, może nie będę go czytał, bo chyba sobie język bym kłamał przy wszystkich tych nazwach zespołów, więc po prostu będę wam pokazywał każdy zespół, nie będę wam pokazywał każdego zawodnika, bo to jest bez sensu po prostu. Po prostu cały zespół będę wam pokazywał i tyle. Czyli będzie przechodzić dalej. Jak widzicie, z każdego zespołu mam jeszcze chyba po 10 i 15 zawodników do sprzedania. No, jak skończymy to SBC, to pokażę wam, ile zawodników mam jeszcze do sprzedania. Jak na razie siedziałem przy tym około, nie wiem, 2-3 godziny prawie, żeby zrobić to po prostu tak najtaniej, wszystkich niewymiennych zawodników umieścić tutaj, których mam. Z tych srebrnych zawodników, których tutaj mam, to praktycznie każdy jest niewymienny, może nie wiem, dwóch czy trzech w zespole, jak jest na przykład 5 czy 6, to jest wymiennych, a reszta są niewymienni. Więc naprawdę to SBC zrobiłem za darmo, a nie tylko za darmo, bo jak widzicie ponad 200 tysięcy już teraz mam. Dochodzi do tego mnóstwo paczek, karta Cristiano. No i jeszcze kilku zawodników mam, kilkudziesięciu. Z których też myślę, że około razem 100 tysięcy. Mam nadzieję, że będzie. Paczki w większości są srebrne albo mieszane, tam dwóch czy trzech rzadkich zawodników, dwóch czy trzech złotych. Więc raczej nie spodziewam się jakichś dobrych trafów w paczkach, ale zobaczmy, może się coś uda trafić. Okej, mijamy połowę chyba. Hiroshima tutaj bez zakryty jeden zawodnik był. Pewnie nie było go w klubie. Nie mieli na tą pozycję zawodnika. Okej, tutaj myślę, że zawodnicy z prawym, na prawym skrzydle czy lewym będą bardzo drodzy, a są chyba po 500 czy 600 końców. Jest to trochę dziwne dla mnie. Powinni być, wydaje mi się, że drożsi. Możliwe, że z dnia na dzień będą drożeć, ale też nie gwarantuję wam tego. Okej, 4 zespoły do końca. I teraz tak samo przy tej formacji, ale też zawodnicy nie są. To chyba z lewego pomocnika na lewego skrzydłowego zmieniłem pozycję tylko, żeby było zgranie. Okej, 2 były do końca. I ostatni. Okej, i odbieramy 10 tysięcy końców, jeszcze do tego kilkanaście paczek i niesamowitą kartę Cristiano. Mam nadzieję, że nie są. No, statystyki ma po prostu wow. Jak będzie grała tak, przynajmniej jak ta jego srebrna karta zwykła, to będzie naprawdę no, niesamowity zmiennik. Siła 99. Daleki strzał 7, siła strzału 93, tempo 93. No to może być jedna naprawdę z najlepszych kart w tej grze.
Naprawdę. Okej, to co? Przechodzimy do... patchy. Tylko mam nadzieję, że cokolwiek będzie, no. Chociaż może jakiś zawodników po prostu z... Aha, miałem jeszcze... pokazać wam zawodników, ilu mam do sprzedania z Ligi Japońskiej i z Bundesligi. W Bundesligi już raczej nie mam za dużo. Złotych mam na pewno kilkanaście zawodników do sprzedania jeszcze. To jest wszystko, co mi zostało po LBC ligowym. Też miałem praktycznie każdego zawodnika kupionego, więc... Srebrnych masy mi zostało jeszcze do sprzedania. Każdy około 1000 chodzi, więc no tak, jak widzicie, tyle. I z Ligi Japońskiej... Okej. Tyle, jak widzicie. Nie wiem, z 5 stron 6 może srebrnych. Każdy na pewno około 1000 chodzi, więc... Myślę, że ponad 100 tysięcy na pewno za to będzie. No nawet więcej, tylko chyba ze 12 stron jeszcze brązowych. Znaczy te brązowe nie bardzo chodzą za jakieś końce, więc niektóre karty na lepiej obronie czy środkowej obronie chodzą za coś, a reszta nie bardzo. Okej, to co, lecimy z paczkami. Będę raczej skipował, bo to nie ma sensu przedłużać, żeby była animacja tej paczki. Jak będą jakieś karty po prostu przydatne, które są do SBC, to będę sobie wysłał na listę transferową. A resztę po prostu będę quicksellował. Teraz naprawdę polecam wam sobie otwierać brązowe paczki, bo kart leci masa z Ligi Japońskiej w tych paczkach, więc idzie naprawdę tyle zarobi, że masakra. Okej, MLS, Liga druga, angielska, na listę transferową, to do klubu. I następna paczka. Tak mówię, wszystkie, będzie połowę paczek na pewno jest srebrnych, także jedyne co może być, to zawodnicy przydatni do SBC ligowych. I już przekroczyliśmy 900 tysięcy po raz znowu, także pomału odbudowujemy końce na koncie SBC Otara Mateusa. Ogólnie po zrobieniu po prostu całego zespołu, jaki chciałem. Okej, to do klubu, tylko to i to i to na listę transferową. Okej, Liga Szkocka będzie podejrzewam następna, więc jak ktoś nie ma jeszcze zawodników, to polecam sobie kupić po 150 końców jeszcze spokojnie na każdego zawodnika wyliczujecie srebrnego i brązowego. No jak widzicie, po Lidze Japońskiej opłaca się, po prostu się opłaca. Okej, to na listę transferową. Zawodnika z Corentę chyba mieliśmy, a wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo drogi zawodnik. Okej, z Ligi Japońskiej, z Meksykańskiej i Holenderskiej, na listę transferową, wszystko reszta do klubu. Następna paczka, duża srebrna paczka premium. Nie wiem, czy jest jakiś srebrny uniform, chyba jeden jest w tym modeliku. Ale kilka złotych jest na pewno, które też można... O, ten zawodnik jest chyba warty. Tak jak mówiłem jeszcze, no jak widzicie, jego spokojnie można trafić oczywiście w brązowej paczce. Okej, niech leci tyle. On jest potrzebny też do SBC ważnych meczy i podczas SBC ważnych meczy mówiłem wam też o tym, żeby sobie zatrzymać tych zawodników, nie sprzedawać, jeżeli kupiliście ich, bo będą prawdopodobnie właściwie, jeżeli wyjdzie SBC i wyszło. Jak ktoś zaryzykował, no to na pewno nie żałuję. Okej, to na razie transferową, te stroje fajne jakieś, nie. Okej, i cel. Następna srebrna paczka. Okej, Liga druga angielska i MLS na razie transferową. To do klubu. O, kondycja, czyli 3000 już praktycznie do klubu. Kolejne. I następna srebrna paczka z samymi zawodnikami. Okej, Championship turecka na listę transferową. I jeszcze Marosa można wysłać. Nie wiem, czy przydatnie do tego SBC teraz to wyszło zaawansowane, chyba nie, ale i tak 82 cena. Brazylijczyk to na pewno taki SBC się będzie przydawał w przyszłości. Okej, z Ligi Rosyjskiej, z Arabskiej, Tureckiej i drugiej na listę transferową. Następna paczka. Okej, Championship, turecka, japońska na listę transferową. Do klubu. I to też na listę transferową. Następna paczka. Okej, belgijska to do klubu jeszcze. Portugalska tylko na listę transferową. Wiktoria Guimarães. Nie wiem, jak się to dokładnie. I ostatnia srebrna paczka. Okej, mamy zawodnika z PSV. PSV Eindhoven. MLS-u, francuska liga. Druga angielska i francuska, czyli bardzo fajna paczka. Myślę, że 2-3 tysiące na pewno w tej paczce było. I 5 paczek samych złotych, także może się coś trafi. Okej, pierwsza bez ekranów.
pokazały zawodnik z tureckiej i z holenderskiej, no i transferował oczywiście. Ok, kolejna paczka bez ekranu. Tutaj wszystko do klubu, ten na Quick Sell. No ok, znowu bez ekranu. Portugalska, japońska liga na listę transferową. To też na listę transferową. To do klubu. I przedostatnia paczka. Ok, również bez ekranów. Alenia, nic ciekawego w sumie. I tych dwóch zawodników na listę transferową. I przechodzimy do ostatniej paczki. I tak zarobiłem już naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc paczka nie musiałem ich trafić. Ale mamy ekrany. Chyba import? Nie. Ok, ekrany. Francja. O. Perin. Ok, karta 83. I zawodnik Montpellier jeszcze do ligowego i z Ligi Arabskiej. Na listę. Reszta do klubu. Perin na listę transferową. I co, tak by było na tyle. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.